nie będę mówiła o poszczególnych surowcach, czyli na przykład o ropie, o złocie, o miedzi i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie starczyłoby na początku, bym musiała zrobić kolejny wykład. A może 20 minut, jak Państwo słyszeliście, a nie chcę Państwu zabierać po południu. 51 minut jeszcze. No, a być to 15. Do 15. No właśnie. No to teraz muszę dzwonić. No to teraz muszę skończyć, co? Dobra. No to teraz, no jeszcze się zapytam Państwa. Co Państwo myślą na Was surowców? Tak się zapytam. Żeby trochę podtrzymać ten czas, bo się zastanawiam, że 20 minut, 50, a jeszcze mamy czasu trochę. Mogę Państwa pomęczyć. Ja mam takie pytanie, co Pani preferuje? Zakup złota na przykład przez srebra w formie fizycznej, czy zakup poprzez certyfikat? Będę o tym mówić, ale bardziej poprzez certyfikaty. Ale to w zależności od stopnia ryzyka. Dlatego, że tak jak Pan tutaj zdążył przeczytać pewnie, mamy dwa najpopularniejsze sposoby inwestowania w surowce. I jest to albo właśnie poprzez bezpośredni zakup danych surowców, czyli na przykład szwabek złota, bądź też lokata w kontrakty terminowe, które są oparte właśnie na danych towarach. Mity i fakty, po co to tak nazwałam, ponieważ krąży mit, że inwestując w surowce zarabiamy przede wszystkim na wzroście ich cen. Dlaczego to nie jest do końca fakt? Z tego względu, że uniwersytet, historyczne wyniki, o tak powiem, które pokazują, że surowce bardziej zarabia się na nie typowo surowcach, jako takiej namacalnej, na przykład w sztabce złota, ale na kontraktach terminowych. I Uniwersytet w Yale przeprowadził takie badania, gdzie kontrakty terminowe, które były oparte właśnie na surowcach, osiągnęły ponad 10% stopy zwrotu, natomiast same surowce 3,5%, przy czym inflacja była ponad 4%, czyli nawet nie zabezpieczyły przed inflacją. Dlaczego tak się dzieje? Znaczy skąd to w ogóle wynika? Tutaj już powiedziałam, że mogę przywrócić. No, to tak, to o tym powiedziałam, powiedzmy. Dlaczego by inwestowanie w surowce jako typowy, namacalny, na przykład sztabkę złota jest nieopłacalne? Z tego względu, że jakbyśmy, mając kontrakt terminowy, spotkaliście się Państwo z takim pojęciem, mam nadzieję, że tak, ale może krótko wyjaśnię, na czym kontrakt terminowy polega, tak bardzo prosto. Mamy rolnika i osobę, która chce od niego kupić na przykład pszenicę. I rolnik, który zabezpiecza siebie, że na przykład za pół roku sprzeda, no nie wiem, tam tonę pszenicy, na przykład za 200 zł, umawia się z tym, który chce od niego to kupić, że po tej cenie, za te 200 zł za pół roku, on mu sprzeda, a tamtej kupi. I mija pół roku. Jest taka sytuacja, że była klęska żywiołowa, no i ta pszenica poszła w górę, czyli normalnie ten sprzedający by ją sprzedał za 300 zł za tonę, a kupujący by musiałby wypłacić dużo więcej, no te 100 zł więcej. I kupujący w tym momencie zyskuje, ponieważ kupuje to za ustaloną wcześniej cenę za 200 zł za tonę. Natomiast jakbyśmy mieli rozkwit i ta pszenica byłaby tańsza, to w tym momencie kupujący no trochę przepłaca, bo w tym momencie na przykład za 100 zł mógł kupić, ale jest umówiony ze sprzedającym, że kupuje to za 200 zł. Ryzyko jest tu przede wszystkim po stronie kupujących, czyli osoba, która kupuje, może na tym zyskać, ale może też lekko stracić. Natomiast jeżeli chodzi o stronę sprzedającą, no to on i tak ma ustaloną cenę, za którą będzie usatysfakcjonowany na zakup tej, na sprzedaż tej pszenicy. Jasne? Trochę? Dobrze powiedziałam? Dobrze. Super. I kontrakty terminowe, jeżeli chodzi o surowce, to po pierwsze składają się właśnie z tej części typowo na wzrostowej surowców, czyli tak jak wzrasta na przykład złoto, ale to jest tylko 20-30% ogólnych zysków. Kolejną częścią, że tak powiem, zysku z kontraktów terminowych jest to, co zabezpiecza nam kontrakty terminowe.
przykład... przepraszam. Dobra. Czyli depozyty tak zwane, zabezpieczające kontrakty terminowe i one są na przykład bonus karbon, które też dają dodatkowe odsetki. Dodatkowo kolejnym jest tak zwane roll yield, czyli zysk, który wynika właśnie z tej struktury notowań kontraktów terminowych. Nie będę już to wnikała, bo nie mamy też czasu za dużo. Mam nadzieję, że jakieś o kontraktach terminowych, o funduszach hedgingowych będziecie mieć może kiedyś kolejne wykłady. Nie wiem, czy się podejmę prowadzenia. Zobaczymy, jak to będzie. I również czwarty taki element, jeżeli chodzi o zyski w kontraktach terminowych opartych na surowcach, to jest tak zwany diversification yield. I to ogólny charakter historii wskazuje na to, że surowce mają i tendencje wzrostowe, i spadkowe również. I inwestorzy też muszą zyskują na tym albo na spadkach, albo na wzrostach. To też są kontrakty terminowe, że można zyskiwać i na spadkach, i na wzrostach danych cen surowców. Więc to są takie cztery elementy, które umożliwiają nam większy zarobek na kontrakt terminowych niż na samym surowcu, ale istnieje też większe ryzyko. Dlatego szczerze ja jakoś, jeżeli chodzi o surowce, bardziej z tych inwestycji, o których mówię, mi najbardziej podoba się inwestycja w grunt rolnej, bo jest moim zdaniem najbezpieczniejsza.